No wreszcie przyszła. Jest EX6, model firmy ForSwiss, najnowszy, następca czwórki. Pojeździłem już trochę i okazuje się, że fajny. Przede wszystkim zasięg. 40 km mi udało się wyciągnąć ponad 30. Pokażę Wam, jak to jeździ i podkreślam dwie super zalety tej hulajnogi. Duże pompowane koła, a druga zaleta to jest taka, że jest bardzo, ale to bardzo wysoki podest. Bajka. Możecie wjeżdżać sobie na krawężniki wysokie, podrzucając przednie koło, a ogólnie możecie uderzać spodem hulajnogi, bo bateria ulokowana jest w kolumnie kierownicy. Duże pompowane koła, oczywiście ja sobie dobijam troszeczkę więcej powietrza, wtedy jadę jeszcze szybciej. To co, poćwiczymy troszeczkę, pojeździmy, ubrudzimy ją i pokażę Wam, jakie to ma super właściwości jezdne. Zapraszam. Czy Wy to widzieliście? Jaka to jest stabilność? Naprawdę. EX4 nie mogłem tego zrobić, tutaj da się. Jazda hulajnogą bez trzymanki. Hulajnogą, nie deskorolką. Fajnie, fajnie, wszystko super. Ładnie, nie? No to w drogę. Koła są takie same, opony trochę zmienili na bardziej, powiedzmy, miejskie, ale najważniejsze, zwiększyli zasięg. Ja w starej mam dwie baterie, w tej chwili nie muszę wozić tej drugiej baterii, no bo ta ma w sobie tak jakby te dwie. 40 km zasięgu, no to takie rzeczywiste 30, ale wyobrażacie sobie po mieście 40 km wyjeździć? No nie wiem, to trzeba by cały dzień i północy. W zupełności wystarcza. A ładujemy w nocy. Jeśnie woła. Ładuje się za 8 godzin. Może krócej. Można ją doładowywać. Ale to co to jak w nocy leży? Kółka duże, pompowane. Mięciutko się jedzie. Nie podskakuje to wszystko po całym świecie. Nadgarstki Wam nie odpadną, jak będziecie jeździli po kostce. A po lesie to już w ogóle jest bajka. Tylko trzymać kierę. A po prostym, tak jak widzieliście, nawet jej nie trzymać nie trzeba. Polecam, naprawdę. No i tak jak wspomniałem, albo nie wspomniałem, jest czarna, cała. Więc pasuje do garnituru i na sportowo. Tak jak ja teraz. Na pewno jeszcze pojeździmy sobie troszeczkę po lesie i po jakichś takich dziurach, żeby Wam te zalety wszystkie pokazać. Po prostu wiem, co dobre. A jakbyście mieli jeszcze dwie baterie? Na zwiedzanie, lasem, przyjemność, w ciszy, w spokoju, naprawdę jest cicha, jeśli nikt nie wydaje dźwięku, jest naprawdę świetne. Bardzo dobre plastiki, z mojej teoretycznie nic nie odpadło, co tu dużo gadać, jedziemy dalej, w tej chwili jestem na Błoniach, piękna pogoda, słoneczko świeci. Macie trzy tryby jazdy. Taki pierwszy beginner. Jedzie sobie powolutku, rusza powolutku. Drugi, już dużo szybszy, ale ograniczony te 18-20 na godzinę. I dużo oszczędza baterii. Rzecz bym powiedział połowę. Trzeci hardcore. Wyrywa do przodu na tym trybie sport. Bardzo fajne rozwiązanie. Można się szybko przemieścić. Dajecie gazu. Ona się nie będzie pytać trzy razy. Po prostu ruszy i pociągnie. Oznaki, że się kończy. Po prostu będzie powolutku odpuszczać gaz. Ale to wtedy sobie spokojnie przełączycie na tryb w
wcześniejszy, ten wolniejszy i parę kilometrów jeszcze rezerwowo dojedziecie do domu. Ewentualnie podjedziecie sobie do jakiejś restauracji z ładowareczką, podłączycie na 20 minut i już wtedy macie spokojnie kolejne kilometry do pokonania. Do domu. Świetną funkcją jest tempomat. Trzymacie manetkę gazu 5 sekund i prędkość jest utrzymywana. Nie trzeba wtedy prawej ręki teoretycznie trzymać na manetce, tylko sobie jeść bułeczkę. Albo trzymać kamerę, albo robić co innego. I jechać. Jak mamy jeszcze prostą drogę, to już w ogóle nic nie trzeba trzymać. Kiedy włączy się tempomat, słychać takie charakterystyczne piknięcie. Wtedy wiadomo, że można manetkę odpuścić. I ona sama wtedy już jedzie do momentu, kiedy ją tylko dotkniemy. Naprawdę delikatnie ona wtedy odpuszcza. Ewentualnie naciskamy hamulec ręczny, który automatycznie odcina prąd i po prostu hamujemy. Tempomat się wyłączy. No to co? Skoczymy sobie teraz do lasu. No to hej! No to jesteśmy w lesie. Pokażę wam teraz, jak Forcewiz EX6 sprawuje się w takim troszeczkę trudniejszym terenie. Chociaż ja wiem, że ona sobie bez problemu poradzi. Na razie jest taka ładna, czyściutka. Ale trzeba będzie ją obrudzić. Troszeczkę po szutrze, troszeczkę po lesie. Pojeździmy po trawie, po patykach, po wszystkim, czym się da. Pokażę wam, że to idzie. Ona się nie zatrzyma. Tak jak zresztą już mówiłem wcześniej. Pryskamy na myjni, będzie jak nowa. Moi mili, przetestowałem ją dla was. Pora na podsumowanie. Co wam mogę powiedzieć? Bardzo daleko pojedzie. Trzeba po prostu jechać systematycznie, ekonomicznie. Można jechać szybko, ale starać się bardzo nie hamować, nie przyspieszać. Wtedy pojedziecie bardzo daleko. W stosunku do tej ceny to chyba najlepsza do tej pory na rynku. Jeżdżę nią po wodzie. Śniegu nie doczekałem, chociaż myślałem, że spadnie, bo podobno w górach dzisiaj spadł. Fajnie, że mogę ją zmoczyć, że może być calusinka mokra, cały dół. Ona dalej jedzie. Ja sobie dołożyłem parę fajnych dodatków na telefon, trochę odblasków, żeby było widać mnie w nocy, bo jeżdżę bardzo dużo wieczorem, ale pora się zbliża, taka troszeczkę jesienno-zimowa, więc będzie bardzo wcześnie ciemno. W tej chwili jestem 10 km od miejsca startu. Baterii jest na 4 kreseczki. Prawdopodobnie to szybko spadnie, bo podczas przyspieszania ona troszeczkę pokazuje mniej niż jest w rzeczywistości. Ale myślę, że spokojnie objadę. Jeśli chodzi o jakość, jest niezniszczalna. Wytłukłem ją po dziurach, wytłukłem ją po deszczu, po wodzie. Raczej nie zrobicie jej krzywdy.
No nic, kończmy ten film. Fajnie było. Także do zobaczenia. Do następnego filmu. Hej!